Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochane dzieci. Witam Waszych rodziców. Razem ze mną wita Was Plustek. Jest już dzisiaj bardzo, bardzo się Plustek zastanawiał, dlaczego Pan Jezus ma podniesioną rękę do góry. Tutaj, jak widzicie na tym obrazku, Pan Jezus ma podniesioną rękę do góry. I Plustek zadawał takie właśnie pytanie. Dlaczego Pan Jezus tak pokazuje? No i ciekawy jestem, czy wy wiecie, dlaczego tak Pan Jezus podniósł rękę do góry. A może ktoś z was powiedział, że Pan Jezus coś wskazuje? No na pewno coś wskazuje. Jak się rękę podnosi, to jakby się chciało coś pokazać. I Pan Jezus dzisiaj na tym obrazku pokazuje nam niebo. Tak właśnie powiedziałem Plustkowi i mówię też i wam, że Pan Jezus pokazuje nam niebo właśnie, wskazuje niebo. To jest kierunek, gdzie każdy z nas ma przygotowane od Pana Boga takie piękne, cudowne miejsce. I zwierzęta, i ludzie, i wszystkie stworzenia, jakie są, a których my nawet może i nie widzimy, albo nawet sobie nie wyobrażamy, że takie piękne są. Więc dzisiaj będziemy chcieli pomodlić się o to, aby każdy człowiek zatęsknił i zapragnął być w niebie. Tak jak Pan Jezus nas przez naukę swoją poucza o tym, że jest królestwo, że jest niebo, że jest dom Ojca. Tak właśnie będziemy się modlili, abyśmy nigdy, nigdy o tym nie zapomnieli. Żeby dzieci, młodzież i rodzice, żeby wszyscy myśleli o niebie, żeby wszyscy chcieli też pójść do nieba, bo to jest nasz cel. A więc przypomnijmy sobie na samym początku już nasz wierszyk. Kto ty jesteś? Dziecko Boże. Skąd się wziąłeś? Bóg mnie stworzył. Jaki znak twój? Krzyż Jezusa. Co jest ważne? Bóg i dusza. Jaki cel twój? Dojść do nieba. Właśnie. Jaki cel twój? Dojść do nieba. Tak jest, Plustek potwierdza to. Naszym celem jest dojście do nieba. Jak to zrobić? Kochać trzeba. Kogo kochać? Nie wiesz tego? Kochaj Boga i bliźniego. I drogie dzieci, nie jeden raz o tym sobie mówimy, że by umieć kochać, to musimy się codziennie dobrze modlić. Dlatego dzisiaj też zgromadziliśmy się po to, żeby pomodlić się, żeby Pana Jezusa przeprosić, żeby Mu podziękować i żeby Go prosić o wszystko, co potrzebne nam jest, by dojść do nieba i by tu na ziemi być szczęśliwymi też ludźmi. Rozpocznijmy naszą modlitwę znakiem krzyża. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Prośmy Pana Jezusa w takim Jego nauce, w której mówi o królestwie, o domu Ojca. I nie jeden raz pouczał nas, porównywał niebo do wielkiego skarbu, że to jest, jak ktoś znajdzie ten skarb, to wtedy już niczego innego nie będzie chciał. Prosimy Cię, Panie Jezu, przez Matkę Bożą, abyśmy tęsknili i pragnęli nieba. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Królowo naszych rodzin, módl się za nami. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Prosimy Cię, Panie Jezu, aby aniołowie stróżowie byli przy nas, by nas ochraniali, bronili, byśmy mogli mieć dobrą i spokojną noc, wyspać się. Aniele Boże, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Broń mnie od wszystkiego złego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen. Przepraszamy Cię, Panie Jezu, za wszystko, co dzisiaj było złe. Może ktoś dzisiaj był smutny z powodu naszego. Przepraszamy Cię za to. Ach, żałuję, zamę złości.
jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. I dziękujemy Ci, nasz kochany Panie Boże, za to, że mamy co jeść, że jesteśmy zdrowi. Dziękujemy Ci, że mogliśmy być dzisiaj w szkole, w przedszkolu, może na spacerze, że mamy rodziców, rodzeństwo, siostrę, brata. Dziękujemy Ci za to wszystko. Dziękujemy Ci, że jesteś przy nas, że nas tak bardzo kochasz. I prosimy Cię, pozostań z nami. Pobłogosław, Panie Jezu, dzieciom. Spraw, by każdy odkrył Ciebie, by każdy mógł doświadczyć, jak bardzo Go kochasz. Tu na ziemi, a potem w niebie. Poślij, Panie Jezu, Twojego Ducha, Ducha Świętego, by na trudne nasze dni jakieś, czy może ktoś nie będzie umiał dzisiaj spać, żeby Duch Święty nas przytulał, uciszał, pocieszał, był z nami. Chroń, wspomagaj, jeśli trzeba. I doprowadź nas, Panie, do nieba. Teraz przyjmiemy Boże błogosławieństwo, a więc najważniejszy moment tego naszego wieczornego spotkania, tej naszej modlitwy, to jest właśnie błogosławieństwo. Pan z wami i z duchem Twoim, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkie dzieci zrobiły ładny znak krzyża, ale może jeszcze raz zróbmy go wspólnie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pięknie, pięknie. Bardzo się cieszymy, a Plustek tym bardziej się cieszy, kiedy widzi, że dzieci tak ładnie się modlą, kiedy robią znak krzyża, kiedy składają rączki i mówią Aniele Boży i mówią Zdrowaś Maryjo. On wtedy bardzo, bardzo się cieszy i na pewno, jeśli taki Misio się cieszy, to Pan Bóg jeszcze bardziej się cieszy, widząc was tam, kochane dzieci, i modlących się, czy ze swoim rodzeństwem, czy z rodzicami, czy może z babcią ktoś jest, albo z dziadkiem, albo jest sam i się modli, bo już ma, na tyle jest duży, że może sam być tam. Kochane dzieci, jeszcze jedno mi dzisiaj przypomniał nasz Misio, Plustek. Przypomniał właśnie o tym, że byliśmy w górach u brata Alberta. I brat Albert do was pisze listy. Już pierwszy sobie przeczytaliśmy taki liścik, a teraz jeszcze króciutko posłuchajcie jednego liścika od brata Alberta. Brat Albert pisze właśnie tak. Adaś, Janek, Franek, Kasia, Zosia, Basia, Gosia, Andrzej, Felek, Stasiu, Zbyszek, do was wszystkich list ten pisze. Pisze właśnie list do ciebie. Tak, kochani, jestem w niebie, mówi święty brat Albert. Tak, kochani, jestem w niebie. Wyznam także, dzieci drogie, że przebyłem piękną drogę, która życiem się nazywa. I choć czasem trudna bywa, to do celu doprowadza. Wiem, co mówię, nie przesadzam. Moja pewność stąd wynika, gdyż spotkałem przewodnika. Pomógł mi, bo zna tę drogę, sam ją przeszedł i jest Bogiem. Rzekł, Albercie, opisz wszystko, że do nieba jest tak blisko. List wyślemy w sposób prosty. Mam znajome pewne siostry. One wrzucą go do skrzynki. Też je znasz. To Albertynki. Takie siostry zakonne. Moi kochani, więc brat Albert, tak jak tutaj jest on i listy wszystkie, które do nas wysyła i siostra, która ciągnie ten wózeczek z listami, brat Albert jest już w niebie i będzie do nas pisał listy. Będzie do nas pisał listy i ja co jakiś czas razem z Plustkiem będziemy wam te listy przypominać i króciutko czytać. A dzisiaj życzymy wam
dobrej i spokojnej nocy. Plustek już do Was macha na dobranoc. Życzymy Wam spokojnych snów, miłych, żeby Wam się jak zwykle aniołki przyśniły i całe niebo. Dobranoc i do zobaczenia jutro o 19:15 na naszej wspólnej modlitwie. Pa, pa, z Panem Bogiem i dobranoc jeszcze raz.